Zimę mordy, tak jak mówiłem w piątym odcinku, włączymy sobie tryb gry normal już, w którym się respią moby, więc naszym zadaniem na dzisiejszy odcinek będzie oświetlenie naszego domku, żebyśmy mogli się tu czuć bezpiecznie, żeby nam się tutaj moby nie respiły i w ogóle wszystkiego dookoła. Chciałem zrobić dach tego domu, ale on jest naprawdę za duży, żeby tutaj zrobić. Zrobiłem sobie stak pochodni, pobiegam sobie dookoła, pooświetlam. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Łatwiej by było o wiele w nocy to oświetlać, bo wtedy widzimy, gdzie są pochodnie, a gdzie nie ma. Ale i tak nie jest źle. Tutaj nie będę na razie stawiał pochodni, bo w sumie i tak tam będę musiał dirtem wypełnić. Górę już zrobiłem, w sensie, że zaznaczyłem zarysy całego domku, jak ma wyglądać mniej więcej. Wyszedł trochę spory, nie wiem jeszcze jak zrobić z drugiej strony, bo w sumie przebił mi się na tą trochę górę z drugiej strony, bo ona jest strasznie mała. Biegajmy sobie i na razie po prostu rozświetlajmy, nie róbmy tego jakoś z głową czy coś. Dobra, tutaj na pewno skończyła mi się łopata, więc będę musiał to dokończyć. Te moby, które tutaj są, chyba powybijam, bo nie będą mi do niczego potrzebne, tak mi się wydaje. Tutaj są po prostu owce, więc po co mi one? Tutaj też będę mógł coś sobie fajnego zrobić, bo tu jest dużo, znaczy może nie duży, typu płaski teren, ale no tutaj można coś zawsze zrobić, zaplanować. Tam mamy wioskę, do której na razie nie idziemy w sumie. Po co ja w ogóle tutaj poszedłem? Chciałem wam chyba tylko pokazać ten teren płaski, który tutaj mamy obok domku. I tutaj mi się właśnie skończyło drewno, jak robiłem, więc tutaj możemy sobie zrobić tako, tako. I teraz w tą stronę będzie to szło. Nie mam pojęcia, jak z tej strony to zrobić tak całkowicie. Patrzcie, ile w ogóle nakopałem drewna i jak mówiłem, to muszę sobie pomiędzy odcinkami ładować laptopa, to sobie stwierdziłem, że sobie pooglądam jakieś filmiki na YouTubie i będę kopał to drewno. Zmarnowałem na nie jakieś chyba dwie żelazne sikiery czy coś, no ale mniejsza, warto było. Teraz przynajmniej sobie dokończymy ten domek. W ogóle powinienem tutaj liczyć, na ile kratek. Okej, dobra, jeszcze jedna i teraz powinienem zejść tutaj w dół. Tak, żeby było tak, o, ich, fuck, naprawdę zrobiłem obok, Boże, jak ja nie lubię tak budować w dół. Dobra, no i tutaj będzie idealnie, tam ogólnie mniejsza ile kratek na razie w dół, bo to nie jest istotne na razie. Fajnie by było zrobić tylko zarys tego domku, jak on mniej więcej powinien wyglądać. Tutaj powinienem to zmienić, żeby to było tak, o, tamtą stronę na razie zostawimy, w ogóle tą całą górkę trzeba będzie chyba skopać, to będzie strasznie dużo roboty, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. I teraz znowu schodzimy sobie tutaj i budujemy tutaj. W ogóle idealnie na te kratki, które były w dół, zrobiło się takie okno jakby. Bo pewnie i tak się nie zmieści, ale ważne, że idealnie się zrobiło. Okej. I teraz tutaj powinienem wbudować kolejne i teraz to wykopać. Ej, bo mam teraz małe wątpliwości, czy na pewno to dobrze wyliczyłem. Tutaj, 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 tak, dobrze, okej. Tutaj zacząłem kopać to ręką, ale stwierdziłem, że to jest tak długi proces kopania tego ręką, że to nie ma sensu. Tutaj musimy sobie tą pochodnię niżej przenieść, bo będą się tam tu moby respiły. Poczekajmy na noc, w ogóle nie będę szedł spać w nocy, tylko pooświetlam to wszystko ładnie, żeby było wszystko pięknie. Okej, dobra, coś źle zrobiłem, bo, a dobra, jednak nie chciałem powiedzieć przed chwilą, że się o jedną kratkę gdzieś pomyliłem, ale jednak wszystko jest git. I teraz tak, tutaj powinno być na 8 jeszcze, bo pomiędzy kratkami na środku, tam gdzie miały być drzwi, jest większy odstęp. Czyli tutaj już powinienem to zostawić i od tamtej strony wybudować kawałek. Tak chyba to powinno wyglądać. Dobra, przenieśmy sobie tego więcej. Możemy te owce w ogóle pozabijać. Aha, zapomniałem, że tutaj taki czas mam. Miałem sobie tego teksturpaka wgrać, żeby widzieć i wszystko pięknie, ale zapomniałem, sorry za to. Nie chciało mi się, nie wiem, chyba poradzimy sobie w tej serii bez tego teksturpaka, bo zniszczy mi całą koncepcję na wszystko i w ogóle, bo wszystko inaczej na tym teksturpaku wygląda. Poradzimy sobie bez tego. Ja będę miał tylko gorzej przy biciu się, ale to i tak w sumie dużo nam nie zmienia. To jest tylko Minecraft Survival, tutaj nie ma jakichś zaawansowanych PvP i w ogóle. Dobra, zostawmy sobie tamte dwie owce, niech będą i kurczak, bo one nam nie przeszkadzają, w sumie kurczak nam nie przeszkadzał. Nie wiem czemu go zabiłem, ale dobra, mniejsza. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, tako. Okej. Za dużo chyba. Cztery, trzy, nie, dobra, idealnie. I teraz jeszcze jedno takie coś, czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Pyk. I teraz chyba powinno być git, idealnie tutaj na przejście. W tamtym przejściu było trzy. Tak, o, dobra, jest git. Nie wiem, co z tą ścianą zrobić w sumie. Może na razie ją zróbmy po prostu tak, o. Będzie git chyba. Najwyżej coś się później pomyśli. Zrobi się na niej jakiś design. Ciekawe, ile miała twarz creepera. Czekajcie, ja to sobie wyliczę. Jedno musiało być wolne. Może będę sobie stawał to dirtem.
Jedno musiało być wolne. Coś takiego tam było na tej twarzy Creepera. I to było jakoś tak zrobione. I to było takie o. Chyba nam się idealnie zmieści twarz Creepera. Więc będziemy mogli później zrobić na tej ścianie twarz Creepera. To będzie kozak strasznie. Może być też szkielet, ale szkielet nie będzie wyglądał kozacko. Aż Creeper to będzie sztosik normalnie. Okej, dobra, jest noc. W ogóle te teksturpaki, kurde. Jak to się nazywa? Boże, zapomniałem. Shadery strasznie fajnie wyglądają. Nie sądziłem, że one tak fajnie będą wyglądać w nocy. Tak naturalnie, nie ma za dużo światła i w ogóle. Że aż mi się, kurde, normalnie spodobały. Myślałem, że będą słabe i w ogóle, ale to wygląda kozak teraz, tak. Nie wiem, jak to ująć, ale podobają mi się. Strasznie ładne są. Możecie zostawić lajka, jeżeli wam też się podobają i napisać w komentarzu fajne shaderki. Dobra, przejdźmy sobie w tą stronę. Chyba tako, tutaj. Ale skończyły mi się pochodnie, no to nice. Ale tutaj raczej już się nam nic, może nam się tutaj coś zrespi, bo jest dużo tego pustego terenu. Ale miejmy nadzieję, że się nic nie zrespi. Fajnie, że tam ta lawa wygląda, co się tam świeci. W ogóle nie mam pojęcia, ile te odcinki wszystkie trwały, bo tak średnio na czas patrzyłem. W sumie mój błąd. Teraz największym problemem, jaki będę miał, to wykopanie tego środka, tego domu. Bo to zajmie mi na pewno sporo czasu. Pewnie to jest chyba czwarty albo trzeci chyba odcinek, który nagrywam, więc pewnie po dwóch odcinkach będzie już mniej więcej połowa tego wykopana, bo nie będę chciał kopać tego wszystkiego. Ale w sumie to nie będzie tego aż tak dużo. Fajnie by było, jakbym miał jakąś łopatę diamentową FSI-5 na przykład. Dobra, wykopmy sobie tutaj, postawmy to. To ogólnie będzie tak mniej więcej wyglądało z zarysem. Co ja chciałem jeszcze zrobić? Możemy tam tą ścianę dokończyć, ale czy ja chcę ją dokończyć? Nie jestem tego pewien. Tutaj tego co brakuje. Bo tutaj to będzie o wiele więcej roboty, bo w sumie tutaj będzie tylko kopanie i wypełnianie tej ściany takim jakby szkieletem. Dobra, zejdźmy sobie z tej strony, tam się już moby powinny respić. Moby na pewno nam będą potrzebne szkielety. Fajnie by było znaleźć jakiś spawner, ja bym sobie kości nafarmił, bo kości będą nam potrzebne do tego barwnika, bo pójdzie go masakrycznie dużo na te okna. A ja nie mam praktycznie w ogóle tutaj kwiatków. Chyba, że pójdę szukać kwiatków, to też jest jedna opcja, ale wydaje mi się, że łatwiej będzie po prostu z. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie denerwuj się, Mati, nie denerwuj. Coś poszło nie tak. I teraz pytanie, czy wszędzie poszło coś nie tak, czy po prostu to górne piętro jest mniejsze, bo tak mniej więcej wysokościowo się zgadza, patrzcie. Widzicie? Tutaj wysokościowo się zgadza, tam jest 4. Czyżby wszędzie tutaj było po 4? Ej, ale za każdym razem liczyłem, czy jest 5, czy. O co chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, dobra, najwyższy poziom jest na 4. To jest trochę mój błąd. Pewnie zrobiłem to dlatego, bo tutaj zakończyłem to i zacząłem budować niżej. I teraz, czy tak może zostać? W sumie to nie będzie nam to jakoś super przeszkadzało. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać super z daleka, że coś tutaj pomyliłem i jest na 4. Ale dalej nie wiem, jakim cudem to jest możliwe. Okej, dobra, tutaj są szkielety. Ale czy chcemy się z nimi bić? Dobra, i tak to będzie tyle tego, że nie opłaca się nam iść tam schodzić na dół nawet. Bo mało, będziemy potrzebowali tego o wiele więcej niż z jednego. Może ja sobie będę robił polowanie jakieś czy coś, nie mam pojęcia. Na pewno jakoś będziemy musieli to ogarnąć i sobie damy radę. Nieważne ile to czasu nam, nieważne ile czasu będziemy musieli poświęcić. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Zróbmy tak, o tutaj na dole musimy to zniszczyć, bo oczywiście źle zrobiliśmy. I teraz tutaj wybudujmy to sobie kawałek w bok. I później tylko zeskoczyć na dół i chyba już będzie wszystko gotowanie. Dobra, jeszcze jednego poziomu będzie brakować, to sobie zaraz tam zeskoczymy. Myślę, że jak sobie tutaj zeskoczymy, to będzie idealnie. Okej, no i git, no i fajnie. Okej, dobra, skończyło mi się. Naprawdę puściłem shifta. Ja rozumiem, że jak się wychodzi, to się shift sam puszcza, no ale w takim momencie akurat musiałem spaść. W sumie to zaraz będziemy szli dokończać tą farmę. Znowu budowanie, kolejne budowanie. Chociaż czy chcę dokończać tą farmę, jak nie mam drewna? Możemy iść troszeczkę w exploring albo coś. Ważniej jest na razie ten. Co ja powiedziałem? Ważniej. Coś takiego powiedziałem chyba. Ale dobra, mniejsza. Ważny jest na razie ten domek, który tutaj budujemy, bo w sumie to jest nasze schronienie. Jeżeli. Okej, od kiedy szkielet naciąga łuk?
strzelił we mnie. Od kiedy? Czemu on aż tyle bije? Zabije mnie. Nie, dobra, nie zabił mnie, ale zabiłem go. Pierwszego mobka mamy odhaczonego, zabitego. Wejdźmy sobie do góry, dostaliśmy trochę mączki kostnej, dostaliśmy trochę kości. Dostaliśmy dwie kości, czyli sześć mączki kostnej. Tutaj będziemy mogli sobie hodować te kwiatki. Okej. Co ja miałem zrobić? Miałem tutaj dokończyć chyba to, co robiłem. Mam wystarczająco tego drewna, w ogóle na pewno wystarczy, żeby dokończyć to. Raczej powinno wystarczyć. Okej. Tutaj zrobiłem tą jedną ścianę całą, dosyć mądrym sposobem, tylko zapomniałem na tych bokach dodawać tego tutaj. Później będzie chyba to problematyczne, żeby to naprawić, no ale najwyżej się dirtem będziemy podbudowywać. Okej. Ej, czemu tak nam jedzenie schodzi? To jakoś działa, że jak nie mamy HP, to szybciej nam jedzenie schodzi. W sumie to by było spoko system, że jak się HP nam odnawia, to wtedy nam jedzenie szybciej leci niż po prostu. Okej, zombiak nam się zrespił. O co tutaj chodzi? Przecież tutaj było jasno. Czemu się nam tutaj zombie zrespił? Lol, halo. Okej, dobra, budujemy sobie tutaj. Ten odcinek chyba będzie cały poświęcony budowaniu tego domku, bo nie widzę jak na razie innych celów, jakie chcę zrobić, bo po prostu jeżeli nie dokończymy tego domku, to cały czas będzie to za nami szło. Dobra, zeskoczmy na dół, pobawić się z tym zombiakiem. Powalczyć. Czemu go nie odpycha? Co to jest za zombie? Ej, czemu w Minecrafcie dodali jakieś dziwne rzeczy, których ja pierwszy raz słyszę? Czemu tutaj się te moby tak respią? Nie, w ogóle nie widziałem tego creepera, gdzie on był i on nagle już jest przy mnie, nie? To było dziwne. Okej, dobra, tutaj znowu zombiak. Ej, strasznie dużo tych mobów jest jak na normal. Ej, od kiedy tak jest w Minecrafcie? Halo. Wiem, że później chyba jeżeli będziemy mieli wysoki poziom, to one się będą respiły z różnymi zbrojami. Ej, od kiedy tutaj się tyle mobów w tym Minecrafcie respi? Zawsze było jakoś lightowo czy coś. Ej, seryjnie. Nie kojarzy mi się... Fuck, trzeba pójść do góry. Nie wiem jeszcze jak tutaj te brzegi dokończę, ale dobra, chodźmy do góry, mam nadzieję, że mnie zaraz nie zrzucą. Wybudujmy się dotąd, tutaj sobie postawmy to. Powinno być spoko, teraz tylko tutaj. I w sumie już jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni z jednym serduszkiem. Nie chcę teraz tam chyba wchodzić i w ogóle się budować, bo jak spadnę, to będzie lipa. Ej, czemu to jedzenie tak szybko mi schodzi? O co chodzi? Nie rozumiem dlaczego. Lecz się leczy i teraz jak przestanę się leczyć, to mi jakieś to jedzenie zabiera, czy coś takiego. To chyba ile serc, czy mam pełne zdrowie cały czas, a po prostu biegam, wpływa na to ile mam serc, tak mi się coś wydaje. Bo inaczej to jedzenie by nie szło tak szybko. Albo teraz po prostu w Minecrafcie zmienili ten system, że jedzenie idzie o wiele szybciej. Okej, idą kolejne zombiaki. Nie wiem co to są te zombiaki, to są topielce? Wiem, że dodali coś takiego jak topielce. I one są w wodzie raczej, więc raczej nie powinny do mnie przychodzić, jeżeli są w wodzie, tak? Nie powinniście tutaj przychodzić. Ja, przez to, że skaczę, to teraz mi cały czas się to jedzenie bierze. Ej, ale to jest skomplikowane budowanie w Minecrafcie na tym, na normalu, bo cały czas jedzenie mi schodzi, na życie trzeba patrzeć. Ja tak sobie zeskoczyłem na peacefulu i zaraz mi się odnowiło. Bez sensu w sumie. Na peacefulu się o wiele łatwiej budowało, więc może będę teraz budował na peacefulu, nie wiem, jakoś trzeba to wymyślić, bo nie wyobrażam sobie tego, że albo po prostu się przyzwyczaję, a teraz nie mogłem się, widzę tą różnicę, bo po prostu grałem wcześniej inaczej czy coś, nie mam pojęcia. Tak, fajnie, wybudowałem się do góry, ale problemem teraz będzie to, że problemem będzie to, że jak zeskoczę na dół, to chyba umrę, a na dole biega szkielet. I creeper jest też. One się w ogóle powinny palić, a przez to, że mam te takie te... Czemu one się nie palą? Czy on się pali? Palisz się? Zjedźmy tak. O, tutaj. Teraz powinienem tutaj postawić. Ej, na oko to tak ciężko wyczuć, ale chyba gdzieś tutaj powinienem to postawić. Pół serduszka, lol. Teraz, żeby żaden szkielet we mnie nie strzelił. W ogóle już mi się jedzenie skończyło, no to super. Miałem 11 marchewek, myślałem, że starczy na duży, a nie na jedną noc. O co chodzi? Czemu to jedzenie tak szybko leci? Okej, dobra, tutaj możemy się wybudować chyba wyżej. Nic w niczym nam to nie będzie przeszkadzało, tutaj się wybudujemy w bok. Dobra, tam zostanie środek, tutaj powinienem zeskoczyć raczej. Powinienem wam takie budowanie w sumie puszczać na przyspieszeniu, a nie, że ja sobie cały odcinek buduję jakiś domek. I teraz jest największy problem, bo już mi się jedzenie skończyło. I czy to ma jakikolwiek sens? Włączmy sobie na z powrotem pokojowy, bo ja chyba nie umiem grać w Minecrafta. Później sobie go oczywiście włączę na normale, jak już będę gdzieś biegał czy coś, ale jak buduję, to nie ma sensu.
żebym musiał... Co tutaj się zadziało? Czemu tutaj jest takie drewno? Kiedy ja je postawiłem? LOL. Okej. Okay. Dobra, naprawmy to te nasze błędy. Zróbmy tak, tako. Mamy dodatkowy stack, kolejny. W sumie została nam tylko ta strona. Połowa tej strony. Czyli dwa piętra, czyli ćwiartka w sumie już. Tak, o. Tutaj wybudujmy się do góry, tamta strona jest niższa, więc easy. Czyli tutaj tak. I tutaj już będzie łatwo budować, bo nie jest aż tak wysoko. Ej, jestem ciekaw, zaraz sobie ogarnę z daleka. Najwyżej, jeżeli przyjdzie ktoś nowy, jakiś widz, to nie będzie ogarniał, bo to jest tak, że jak się komuś powie wadę, to on zauważa, jeżeli nie, to po prostu na to nie zwraca uwagi. Tak czasami jest. Oh fuck, dobra, zaskoczyłem sobie, no i teraz mi się zdrowie odnawia i jest git, a nie, że muszę się martwić o to, że zaraz umrę. Okej, wchodzimy sobie tutaj wyżej i zaraz, w ogóle jakie ta rozmowa musi być super, że ja cały czas rozmawiam i tutaj robimy coś tam i tutaj robimy coś tam. To jest w ogóle skill, żeby komentować, jak się buduje domek w Minecrafcie, bo to jest rozmowa sama ze samemu ze sobą i robienie w kółko tego samego, takiej żmudnej roboty. I w ogóle normalna osoba o zdrowych zmysłach chyba by tego nie zrobiła, że gada ze sobą przez jakieś 20 minut, czy ile ja tutaj to buduję. W sumie to by było na tyle w tym odcinku, bo pewnie już trwa dosyć sporo. Dzięki za oglądanie, ja dokończę ten domek, w następnym wybierzemy się na jakąś wyprawę pewnie czy coś. W sumie w Minecrafcie na survivalu nie ma jakoś super dużo rzeczy do robienia, więc tylko zostaje nam budowa. Takich odcinków nie wiem ile jeszcze będzie, bo jest... ciekawszy sposób na pokazywanie tego, jak się buduje, niż to, co teraz zrobiłem w tym odcinku. Nie mówię, że będę się stosował do tego ciekawszego sposobu, ale no, na pewno da się to zrobić ciekawiej, niż po prostu budować i opowiadać, no i tutaj, i tutaj, i tutaj. Teraz fajnie by było jeszcze ogarnąć tutaj, co się dzieje, ale to już ja sobie ogarnę poza odcinkiem, gdzie brakuje mi tych takich tych na bokach. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Poprzednie odcinki macie w... kartach na końcu. No i dzięki za oglądanie, cześć.